Previously on Revelations 2. Mother of balls! My life is awesome! That bitch stuck a needle in me? Fear triggers the virus. Claire, get up to the roof! See? We're like sisters. Oh, my dear little breaker. That's cheating. Claire, we lost the girl. Moira was trying to get to that tower when I was with her. Barry, there's something right there. I've been waiting for you. Wait. Well, that's one hell of a parking job. Me and Moira got separated here. The nice guy came and got me. Two Westers. Natalia. Claire, any luck? No. No sign of her. What could have happened? Moira, look. Someone left a message. It says, head for the factory. And on a scale of bullshit to believable? Neil wrote this. It's legit. A ja was wszystkich, moi mili, witam bardzo serdecznie. Jak widzicie, wracamy do Resident Evil Revelations 2. I tak, musimy udać się do fabryki. Jak widzicie, dziewczynami nie wchodzimy do wieży. Do wieży weszliśmy jako Barry. Tak więc ruszamy. No i przypomnę tylko, że Natalia zniknęła nam z oczu. Gdzieś zniknęła. No trudno. Ruszajmy w takim wypadku. Wybaczcie, że wczoraj nie było odcinka. Bardzo chciałem wczoraj nagrać. Bardzo chciałem wczoraj nagrać odcinek, ale uwierzcie mi, miałem bardzo ciężki dzień w pracy, 12 godzin. Wróciłem tak bardzo skonany i zjebany, że nie miałem ochoty już nawet żyć. Dzisiaj szykowało się podobnie, ale na szczęście uwinęliśmy się ze znajomymi z pracy w 9, więc tak czy inaczej i tak długo się zeszło. Ale dobra, chciałem nagrać, bardzo chciałem nagrać, więc ogarnąłem się po przyjściu i jesteśmy. Ruszamy dalej. Przejdę może na... Posteruję trochę Moirą, bo być może uda mi się znaleźć jakieś przydatne rzeczy. Barry, mam sporo problemów z amunicją. A jak stoimy z amunicją Claire? Dobra, mamy troszkę amunicji do shotguna, ale też nie za dużo. Do strzelby, do karabinu, do magnuma nic. No dobra, też nie jest najlepiej z amunicją. Claire, why would the boss come here? I don't know. Neil just does things sometimes. Okej, jest skrzynka. Może w niej troszkę amunicji będzie. Tak, do karabinu. Zawsze coś. Każdy śrut i ołów się przyda. A, jeszcze jedno, bo nie wspominałem chyba, zapomniałem, ale oficjalnie, znaczy wspominałem to chyba w którymś odcinku, nie pamiętam. Chyba Dragon Age'a, ale nie pamiętam dokładnie. Chodzi o to, że oficjalnie zostało potwierdzone, zostały potwierdzone pracą nad remake'em drugiej części Residenta, z czego jestem niezmiernie bardzo zadowolony. W końcu jedna z lepszych części całej serii. Jak wiecie, jestem wielkim fanem Residenta. Nie trudno się domyślić po tym, jak nagrywam całą serię oczywiście. Jest amunicja do Magnuma. ale oczywiście jak wyjdzie remake, to go oczywiście nagram. Być może zastąpię go... Znaczy oryginalnego Residenta 2 zastąpię nim, albo zostawię po prostu, dla porównania. It's her again. It's like she's got eyes everywhere. Something's not right about this. Be careful. Okej, coś rzeczywiście jest tu nie tak. Przypomnę tylko, że historia dziewczyn, Claire i Moiry, dzieje się pół roku przed tym, co widzimy z oczu Barry'ego. Pierwszy raz taki zabieg został zastosowany w serii i muszę przyznać, że bardzo mi się on podoba. Dzięki temu możemy spojrzeć z różnych stron, z różnego punktu widzenia, z różnej perspektywy na wydarzenia. This is Niels. Behold Prometheus, who was bound to a rock for stealing divine power. That's nice. Where's Neil? If you want to see him again, you'll have to brave the scaffold of the gods. Możemy wziąć... Nie, nie możemy tego wziąć. Musimy przynieść tu... Musimy znaleźć imitację, no sztuczną wątrobę, z tego co mi się wydaje, i tutaj ją umieścić. Te drzwi są jeszcze zamknięte. O, ale jest skrzyneczka. Więc nim pójdziemy dalej, oczywiście ją otworzymy. Tylko jeden zamek, więc... Może nie być nic zbytnio wartościowego w środku. No, kamień. Oczywiście to nie mogła być amunicja. Alkohol weźmiemy. Dobra, na razie tu chyba nic nie znajdziemy więcej. Ruszamy dalej w takim wypadku. Strzelbę, którą mam przy sobie, jeśli byśmy nie znaleźli jej w miejscu poprzednim... no, gdy wspominałem o tym w odcinku którymś, gdzie on się powinno zdobywać i można ją zdobyć, ale jej się nie weźmie, to znajduje się tutaj. Takie małe przypomnienie. Jest stół do modernizacji uzbrojenia. Troszkę będę się przemieszczał w ciele Moiry właśnie. Łatwiej mi będzie dojrzeć te poukrywane rzeczy. Co my tam mamy? Tam jest zagadka. Ale nim tam dojdziemy, musimy jeszcze poeksplorować sobie. Da się tu? Da się. O nie, o nie, o nie. Chyba nikt nie usłyszał. Nie, 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 nie. On ewoluuje w coś gorszego. Zapomniałem, że oni mogą ewoluować jeszcze. Mamy jakieś notatki? Nie, wydawało mi się. Tu mamy wonny środek chemiczny. Sobie podarujemy. On jest potrzebny do tworzenia wabików, z których ja i tak rzadko korzystam. Tu mamy dwie szafki. Amunicja do pistoletu, tak jest. I nic więcej. Tam czy tam? Może najpierw drugą stronę sobie sprawdzimy. Amunicja do strzelby. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy jej już całkiem sporo. Dobre jutro, towarzysze. Ten świetny dzień предвещает świetne будущее. Опохмелитесь, помойте руки и в столовую. Jakieś ruskie ścierwa. Mam nadzieję, że w kabinie nie ma nikogo. Na szczęście. Ale dziwne, że też nie ma. Żadnych przedmiotów. Dobra, a w pierwszej? Ubrania, ale ubrania nie potrzebujemy. Mamy ich sporo. Tu będzie chyba... O, jest butelka, jak dobrze. Nie mamy czarnego prochu. Ale mamy za to alkohol. Nawet dwie butelki miałem. Dobrze, przydadzą się w takim wypadku. Dwa koktajle Mołotowa. Te drzwi chyba... No właśnie, zamknięte i tak były. Więc musimy wracać na klatkę schodową. Już nie pamiętam, czy spotkamy żywych przeciwników, nie potwory? Jest komputer. Jej, tak samo. Takie samo odczucia miałem za pierwszym razem. Widzimy, że tam jest ciało jakiegoś człowieka. Mapa jest na biurku jakaś, być może da się ją wziąć. Jak widzicie, Moira świeci nam latarką tam, gdzie patrzymy się. Więc w ten sposób też możemy wykrywać te przedmioty poukrywane. A super, akurat mi się zminimalizowała gra i będę miał problemy z montażem. Ale da się... Chyba nie da się przeskoczyć. Dobra, idziemy. Coś mi tu się już... Nie, albo mi się wydawało. Tam jest. Amunicja do pistoletu automatycznego. I tu są drzwi, które były zamknięte na dole. Ale i tak ich nie możemy otworzyć z drugiej strony. Klucza jednak potrzebujemy. Na razie nic nam nie grozi. Sztuczne oko i klucz. Okej, jest na to sposób. Musimy po prostu przykucnąć. i w odpowiednim momencie odłożyć tą gałkę oczną. Na razie jej nie możemy zabrać. Ważniejszy był klucz. Musimy zdobyć coś, co zastąpi to oko. O kurde. Auć! Uff, to mnie zaskoczyło troszeczkę. Jeszcze ewolucja. A raczej mutacja. Ewolucja, tego ewolucją bym nie nazwał. No, w każdym razie jakoś sobie poradziliśmy. Teraz wystarczy przeszukać wszystko. Wonny środek chemiczny, nie chcę go. Jest skrzyneczka za to. Aj, pudło. Pierwszy zamek otwarty. I drugi również. O, skrzynka z częściami. Już dawno takowej nie zdobyłem. Tu również jest to nieco rzeczy. Widzę już amunicję do strzelby i proch strzelniczy. Amunicja do pistoletu automatycznego i butelka, bardzo dobrze, butelka. Ok, mamy jedną wybuchową butelkę. Cały czas zapominam, szczerze mówiąc, o tych butelkach. Mogłem wykorzystać w tej walce zapalającą. Ale dobrze, zostawię w takim wypadku sobie na później. Okej, gdzie? Do czego jest ten klucz, który zdobyliśmy tu? Kolejny ewoluował. Zmutował. Okej, może tu. Tak. Tam jest kolejny typ. Ale ja nie potrzebuję na razie schodzić na dół. Sprawdźmy następne piętro. A, to jest łazienka. Już widzę typas. O, troszkę roślinek. O nie, 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 uciekamy. Claire troszkę oberwała. W żadnym kiblu nic nie znajdziemy. Trochę bieda. O, jednak Claire to trochę zabolało. Dobra, schodzimy na dół. On może zaraz mutować znowu. Co ja z tym ewoluowaniem? Zmutować. Klucz był potrzebny również do tych drzwi. No i mamy tu tą cholerną zagadkę. Aha. Oh shit. I really don't think we should go any further. Right. No sudden moves. Let's back up and think this through. Okej. Póki trzymam się ścieżki, nic mi nie grozi. Najważniejsze to iść po niej i jej śladach. Są spore odstępy. No właśnie, poszedłem źle. Powolutku, nigdzie nam się nie śpieszy. Szklana gałka oczna. No właśnie, no i mamy zastępstwo. Za tamtą gałkę. Czyli teraz musimy po prostu wrócić na górę. Co my tu mamy napisane? Lost in the dark. No to podpowiedź do tej zagadki. Jezu, znowu ta muzyka. Oho, a ci się respią. Znaczy... Aha, stąd. Więc przeszukamy sobie od razu to miejsce. Powstawali, powyłazili. Więc trzeba się pośpieszyć, innymi słowy. Nie chcemy tracić zbyt dużo amunicji na nich. Okej, szuflady jeszcze. Ale widzę, że też dosyć biednie. O, amunicja do karabinu. Lepiej. No i o to chodziło. Wracamy oczywiście do skanera. Moira, sprawdź tu, czy czegoś nie ma. Chyba nie. No proszę, w wazonie amunicja, ukryta amunicja do karabinu. Moira, look, inside that corpse. Is that what I think it is? Replika wątroby. What's this supposed to be? Looks like some kind of body part. There's a map here too. Właśnie, tak jak mówiłem, jest mapa. Here's where the waterways under the factory connect to the tower. Well, that asshole statue is blocking the way in. You know, the gods punished Prometheus by sending an eagle to eat his liver. So, now I know what this is supposed to be. Okej, mapy nie bierzemy. Musieliśmy na nią tylko spojrzeć. Oho, idzie. Okej, możemy stąd spadać. Z tego nieprzyjaznego, jakże nieprzyjaznego miejsca. Zdobyliśmy części, więc sprawdźmy sobie, co zdobyliśmy. Skupienie. O, to ciekawe. A co daje skupienie? I do jakiej broni, co najważniejsze, mogę ją wrzucić? Na pewno nie do pistoletu. Do strzelby. Mam rozrzut, który ułatwia trafienie kilku przeciwników, a skupienie, pole rażenia koncentruje, zapewnia wyższe obrażenia na mniejszym obszarze. Wezmę skupienie. Ja celuję zazwyczaj w jednego wroga. A tego ulepszenia jeszcze nie miałem, więc... Neil, where are you? Neil, what about the girl? Więc to ulepszenie może być przydatne. Okej, włóżmy wątrobę. I think we're half a liver short. Then let's find it. No właśnie, czyli do drugiego budynku. Może teraz uda nam się wejść. Sprawdźmy komputerek. A tu jest też czytnik siatkówki, więc bez problemu. Okej, słyszę jakieś snucie się. They must have kept animals in here. Mamy butelkę, ale mamy też proch strzelniczy. Dobrze, dobrze. Więcej wybuchówek. Niezbyt tu przyjaźnie. Sporo amunicji do karabinu zdobywamy. Jest również notatka. Dziennik szefa fabryki 2. Tekst po rosyjsku. Ciało. Aha, tam coś jest. Ale widzieliście, wystarczyło, że przeskoczyłem na Moirę i wstał. Po prostu oni wstają wtedy, gdy gracz jest blisko ich ciał leżących. Da się wejść? Da się. O, jest... Jest czerwona roślinka. Bardzo dobrze, zyskam kilka dodatkowych. Jest nawet beczka wybuchowa. Zostawiam w spokoju, może się przydać. Ale wiecie co? Sądzę, że dobrym pomysłem będzie pożegnanie się z wami w tym miejscu. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i słyszymy się już niebawem w następnych odcinkach. Hej!